Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, tak zwani łowcy cieni, w wyniku prowadzonych działań zatrzymali 46-letniego obywatela Wietnamu, poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Ten mężczyzna był poszukiwany przez policję włoską za handel narkotykami, a konkretnie metamfetaminą na dużą skalę. Do zatrzymania tego mężczyzny doszło po tym, jak właśnie włoscy policjanci poprosili policję polską o pomoc. Z ich ustaleń wynika, że jeden z mężczyzn, którego poszukują, może ukrywać się właśnie na terenie Polski. Tutaj policjanci Centralnego Biura Śledczego, prowadząc swoje działanie, ustalili, że ten mężczyzna, 46-letni obywatel Wietnamu, najprawdopodobniej ukrywa się w jednym z wynajmowanych mieszkań na terenie Wrocławia. Policjanci podjęli działania, zorganizowali zasadzkę, obserwowali to mieszkanie. Do zatrzymania tego mężczyzny doszło w momencie, kiedy wychodził on z mieszkania. Nie stawiał ten mężczyzna oporu, był kompletnie zaskoczony obrotem całej tej sytuacji. Jest to jedna z wielu osób zatrzymanych w ramach ogólnoeuropejskiej operacji wymierzonej właśnie w osoby poszukiwane, osoby pochodzenia azjatyckiego. Oprócz tego mężczyzny, którego policjanci tutaj zatrzymali we Wrocławiu, zatrzymanych zostało w sumie razem z tym mężczyzną 26 osób, z czego 21 osób zatrzymanych zostało na terenie Włoch, a pozostałe 5 osób zostały zatrzymane na terenie Hiszpanii, Rumunii. No i właśnie w Polsce ten obywatel Wietnamu.